Ulica Świętokrzyska znajduje się między ulicami Krakowską i Oradzką. Jest jedną z tych średniowiecznych ulic, których nazwa przetrwała przez wieki, zmieniała się tylko opisownie. Świętokrzyska swoją nazwę zawdzięcza kościołowi i szpitalowi pod wezwaniem Świętego Krzyża, które powstały nieopodal za czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego. Jak do tego doszło? Czy fundacja miała być formą rekompensaty za kolejną kochankę? Bynajmniej. Tym razem władcę poruszył los kalekich górników. Ale od początku. W 1341 roku Kazimierz Wielki zatwierdził darowiznę relikwii Świętego Krzyża, którą na rzecz budowy w Bochni kościoła pod takim wezwaniem ofiarował krakowski kapłan Jan Szter. Erygowanie świątyni nastąpiło 6 lat później przez biskupa Jana Grotowca. Fundatorem kościoła była, zgodnie z wolą ofiarodawcy, Župa Solna, a największy wkład w jego budowę mieli górnicy pracujący w transporcie podziemnym, tzw. tragarze. Oni też przy ołtarzu głównym Świętego Krzyża ufundowali swoje bractwo religijne i otrzymali prawo patronatu nad świątynią, która stanęła w miejscu, gdzie obecnie znajduje się pierwsze liceum ogólnokształcące. Przy drewnianym kościele znajdowała się dzwonnica i cmentarz. Natomiast szpital powstał 10 lat później z myślą o najbiedniejszych górnikach, tak zwanych otrokach. Nie byli oni tak zwanymi robotnikami królewskimi, od pokoleń zatrudnionymi w kopalni, lecz robotnikami prywatnymi, zatrudnianymi przez bachmistrzów i całkowicie od nich zależnymi. Traktowano ich zupełnie przedmiotowo. Można ich było sprzedać, podarować lub zastawić, a wartość otroka w XIV wieku szacowano między 30 a 40 grzywien. Otrocy nie mieli żadnych praw ani przywilejów. Nie byli też zrzeszani w górniczych organizacjach. Stąd w momencie zaprzestania pracy z powodu choroby bądź kalectwa, o co w kopalni nie było trudno, zdani zostawali na żebractwo. Saliny nie wypłacały im żadnego odszkodowania, ani nie zapewniały jakkolwiek formy wsparcia socjalnego. Peterlinowi, župnikowi z Genui, udało się jednak nakłonić króla do zainteresowania się ich losem. 26 lipca 1357 roku Kazimierz Wielki podczas pobytu w Bochni wydał przywilej, na mocy którego powstał szpital i zarazem przytułek dla 12 kalekich górników. Nadto król zadbał o uposażenie szpitala, nakazując, by odtąd we wszystkich bocheńskich szybach, zarówno tych, które już istnieją, ale także tych, które zostaną wydrążone w przyszłości, pracowało po 2 górników na cel wspomnianej instytucji. Szpital otrzymał wezwanie Świętego Krzyża i został wybudowany na terenie podmiejskim, poza murami. Stanął na wzgórzu między dzisiejszymi ulicami Oradzką, Stasiaka, Krakowską i Świętokrzyską, która najbardziej przypomina o jego lokalizacji. Nadzór nad nim sprawować miała Rada Miejska, wyznaczając jednakże w porozumieniu z biskupem stałego rektora szpitalnego, najlepiej duchownego. Fundacja Kazimierzowska w Bochni była jedną z pierwszych tego typu instytucji społecznych w Polsce. Szpital i przytułek dla okaleczałych górników nominalnie zajął kościół, ale nabożeństwa dla chorych odbywały się w szpitalnej kaplicy, do której przeniesiono ołtarz świętego Antoniego z kościoła Świętego Krzyża. Z czasem odrębność tych dwóch instytucji, szpitala i kościółka, zaczęła zanikać, zwłaszcza kiedy w 1627 roku do Bochni przybyli Bernardyni i po pertraktacjach nabyli podupadłe, słabo działające placówki socjalne wraz z kościołem. Wybudowali nowy szpital, tamten wcześniejszy rozebrali, wyremontowali kościół, a pośrodku między nimi zbudowali gmach klasztorny. Odtąd Fundacja Kazimierza Wielkiego zaczęła być określana mianem Fundacji Świętego Antoniego. W 1788 roku rząd józefiński przeprowadził kasatę klasztoru Bernardynów, a ich samych zmuszano do opuszczenia Bochni. Musieli zostawić wszystko, nawet szaty i naczynia liturgiczne. Kościół w trybie licytacji zakupił magistrat i przeniósł do wsi Krzyżanowice, gdzie stoi do dziś. Rzeźbę przedstawiającą Chrystusa, 2 monstrancje oraz relikwiarz z drzazgą z Krzyża Świętego przekazano do kościoła farnego, to jest Świętego Mikołaja. Tak zakończył się los Królewskiej Fundacji, mającej zapewnić opiekę kalekim i chorym górnikom. Historia zatoczyła koło i oto ulica Świętokrzyska znów kojarzy się podobnie. Jest z niej bowiem wyjazd na SOR Szpitala Powiatowego w Bochni.